Witaj, mężczyźni, z tej strony Trajol, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na edukacji Kids Redux jako konstytucyjna Republika Ameryki. W ostatnim odcinku mieliśmy już dobić tych tutaj, ale niestety się trzymają i okrążyli nas właśnie. Wiecie, to, czy nas okrążyli, czy... Nie, te dywizje strasznie wolno idą, więc jedną dywizję okrążyli, a reszta to jakoś sobie poradzi. Więc tak, możemy zacząć negocjacje pokojowe, ale zastanawiam się, czy jak nie skapitulujemy tych, to czy wtedy nie będzie już możliwość jakichś fajnych negocjacji. Ogólnie skończył nam się rozkaz, co oznacza, że musimy trochę go przedłużyć, żeby nasze inne dywizje trochę zaatakowały to, co chcemy. Więc zobaczymy, jak to będzie. Jak na razie tutaj sobie trochę zastanawiam się, czy po prostu nie będzie jakiegoś dużego punktu, no właśnie takiej piątki, czy czegoś takiego, co nam nie pomoże. Tylko, że ciągle tutaj wracają, a my chcemy, żeby tutaj wreszcie ich wypchnąć. Czyli dajcie po prostu tak. No, trochę zajmuje to przejście przez tą ciśninę. Więc na razie sobie czekamy. Tutaj nadal musimy sobie się zająć tymi wszystkimi minusami. Na nasze nieszczęście ich jest trochę. Nie wiem, dlaczego opcja lewa jest taka, że w ogóle nie chciałby jej brać. Więc tak, mamy tutaj Halifax, który ma 8 punktów. Może to trochę zbić im, ale trzymają się w miarę mocno. My możemy spróbować to i też zrobić force attackiem. To może się uda. O, właśnie skapitulowali. Okej, czyli wszystko się stało w jedną sekundę. Ale wygląda na to, że nie mam wystarczająco punktów, żeby cokolwiek zrobić z Sardynią. Znaczy się z ich bardziej flotą, bo z Sardynią to możemy coś zrobić. Myślę, że oddamy to na razie komunistom, bo nic innego nie możemy zrobić. Okej, koniec. I to znaczy, że się rozpadliście, czy że Sardynia po prostu nie jest z wami? Chyba Sardynia jest z wami. Jej, super. Znaczy się Kanada skapitulowała. Czy coś się stanie dużego, większego? Mają stolicy na wyspie. To może podsumować, co się stało z nim. Tak, Edward wyjeżdża z Kanady. Więc jej. Wy możecie wrócić tutaj. Możecie zacząć ćwiczyć. Wy jeszcze tutaj swoje rozkazy macie. A my odzyskaliśmy Alaskę, jej. Wiecie co, może przejdziecie tutaj. Może ci przejdą tu. Znaczy się cała armia. A wy w sumie zajmiecie to terytorium. Okej, wygląda na to, że jesteśmy już w sumie w domu. Okej, postawmy tutaj ten rozkaz. Albo lepiej nie, bo w górach go postawiliśmy, postawmy go tu. I wy też zaczniecie ćwiczyć. No, więc pytanie jest takie, czy to jest jakaś nowa mechanika z tym, żeby po skapitulowaniu? Chyba tak. Dosłownie jednym kliknięciem to wszystko. Nowa Anglia też powinna być z nami, więc pytanie jest, co się stało z Nową Anglią? Jest z nami. Well, actually. Nie pamiętam, jak oni mają taka. O, masz los. To nie jest coś takiego, że ja muszę znać, jakie mają taka. Ne. I niby miałem to znać. Jej, zjednoczyliśmy. Stany Zjednoczone są zjednoczone.
Tak, tylko jest taki... Okej, tak, koniec wojny. Jest taki problem, że my nadal walczymy z... jakimiś takimi pojedynczymi koloniami, ale nie wiem, dalej. Jej, koniec amerykańskiej wojny domowej. To zdjęcie jest dziwne. I co teraz? W sumie to jest dobre pytanie. Co teraz mamy zrobić ze sobą? Bo w głównej mierze... W głównej mierze w sumie nie zastanawialiśmy się co po wojnie. To ma być bardziej takie coś, że my skończyliśmy Lindenburga i się przydało, żeby odpalić resztę. Ale nie widzę tutaj takiego drzewka, że takie o, koniec wojny. Więc bardziej musimy poczekać sobie na resztę. Tutaj niby mamy odbudowywanie kraju. Więc najpierw niech się zajmiemy tym. Przerw zakończyliśmy. Dobrze. Mamy kolejne Mio. Rozpatrzenia. Okej. I co robimy z Kanadą, więc... Więc tak, będziemy aneksować Kanadę, oczywiście, co innego możemy zrobić. Na razie musimy poczekać w głównej mierze, bo nic innego się nie zapowiada, żebyśmy mogli robić. Nic, żaden shift nie robimy, nie możemy też nic produkować, dlatego że nam się fabryki właśnie zakończyły. I mamy tylko 4 fabryki, no. To trochę słowo. Shift się robi? No nic się nie robi. Robimy przeciwko Paryżowi. Trochę go wzmocniliśmy, oddając im tamte dywizje, znaczy tamte Sardynię. Ale pamiętajcie, to jest specjalny ruch. W przyszłości zobaczycie, co się stanie. Okay. Ale najpierw chcę sobie tutaj porobić te super dywizje, bo potrzebujemy już zacząć się je produkować. Marines. Okej. Niech taka cała armia Marines powstanie w sumie. Okej. Appoint George von Mosley? Aha, czyli kogo mamy wybrać? Dobra, no, wybierzemy tego. Na razie odbudowujemy kraj, więc to może trochę potrwać. Ale na pewno kiedyś go odbudujemy. Okej. Okay. Guma. Guma, wracaj. No, fabryk to zbytnio nie mamy, więc też nie szalejmy. Dobra. I jak to wygląda ogólnie? No teraz odbudowanie kraju to może trochę zająć. Nie jest to jakoś najważniejsza rzecz na świecie. Bardziej chodzi o to, żebyśmy dostali tego gościa, którego chcemy. A żeby go dostać, musimy najpierw pójść w tego. Wydaje mi się, że zostaniemy w stolicy w Atlancie. Czyli to jest to piękne miasto. Więc na razie czekamy sobie. Wiecie, nie wiem, czy się uda wszystko ogarnąć. No ale na pewno będziemy próbować. Okej. Wydaje mi się, że najpierw sobie weźmiemy to. Przydałoby się pozbyć niektórych z tych minusów. A tak to ogólnie to i tak musimy poczekać sobie. Hmm.
Jak to wygląda? Wy jesteście tutaj. To są... Wyglądają jak dywizje kanadyjskie. Okej. Tu. Dobra, na razie sobie ustawiam tą całą armię, ponieważ nic innego nie mam do roboty. Ty masz tutaj. Ej, co to jest? Okej, coś z Rosją. Nie jest aż takie ważne. Mamy dosyć dużo misji do inwestycji w ropę, więc wiadomo, że jako Amerykanie musimy wziąć ropę. Ale też zaczynam inwestycje w czołgi. Może nie te, ale dobra, i tak niech pójdzie. Czy my możemy nie. Czy możemy już w ogóle zrobić ten super samolot, który chciałem od tak dawna zrobić? Tak, możemy. Okej. Tak. Więc w takim razie go zamieńmy. No i możemy trochę sobie tutaj zaoszczędzić, ale tak trochę. No i jeszcze na karabinach zaoszczędzamy. Więc może sobie zwiększmy tego. Tutaj wreszcie się trochę zmniejsza. Tak, odbudowanie Ameryki zawsze chętnie robimy. Okej. Więc powoli się świat wraca do normy, po czym Wilhelm II umiera. W sumie świat wraca do normy. A ja tutaj zaczynam o różne ważne dla nas inwestycje w wojsko. Dobra. Więc na razie musimy się zająć oczywiście tymi minusami, ale po pewnym czasie powinno wrócić wszystko do normy. No jak to wygląda z tym? No, Niemcy słabo wyglądają po tym, jak tam Kaiser umarł. No, Rosja to miała wybory, ale że tak powiem, wybory, kiedy już prawie dochodzą do Moskwy, to nie są najciekawsze wybory. Okej. Święto narodowe, bardzo chętnie. Wydaje mi się, że tutaj będzie bardzo, ale to bardzo pójdziemy w... tutaj atakowanie naszych przeciwników. Tutaj 200, o Jezu, to trochę nam zajmie, ale to też kosztuje. Więc... Czekamy, co to jest? Submarine. Visibility? A tak, weźmiemy. Ok, max range. Dwa można pójść. Ok. Dobra, co tam nam pokazuje, że niby jest źle? Znaczy się rezysty. Tutaj opór jest duży. Dobra, tego gościa zamienimy. Bo potrzebujemy ciebie jako gość od dywizji specjalnych. A ty też masz takie znaczące. Dobra, dobra. Na razie niech ćwiczą. Potrzebujemy marinesów. A tutaj też jest ok. Dobra. W takim razie super odcinek z oglądania, jak się wszystko odbudowuje. To jest znakomite odcinki. Teraz jeszcze to kosztuje mnóstwo. Jakbyśmy dostawali political power co chwila, no to nie byłoby problemu. Ale nie dostajemy co chwila political power.
Może nawet się nam uda zabrać 200, jeżeli tutaj trzeba czekać. No. Tylko żeby głupio nie wydać na coś innego, bo zazwyczaj jak widzę to takie, o! Błyszczy się. Okej, widzę, że Osmanowie poszli w najlepszą ścieżkę i jeszcze stoją. Dobra. Lepsze karabiny od poprzednich. I zobaczmy, jak wygląda ta dywizja. Jest okej, ale zawsze może być lepsza. Zastanawiam się, czy Rangersi są... Chyba są lepsi. Okej, więc Engineers na pewno tutaj. I antitanki. No i teraz zapewne dosyć dużo będzie nas kosztowało to. To dużo nas kosztuje, tak jak sądziłem. Ale jak to wygląda z tym? Trochę chromu. No, odbudowa zapewne potrwa jeszcze do końca odcinka, więc jak na razie nic ciekawego nie będzie się działo. Spadochroniarze, my... Wydaje mi się, że my mamy to odblokowane, tylko musimy sobie zacząć nabijać punkty na flocie. Więc flota, wracaj. Flota wróciła. Okej. Już jest, więc tak. Tak. I wysyłamy was tutaj. Nie, reperuj. Nie wiem dlaczego robiło to, że żeby nie reperować. Okej, jak tak wygląda z naszymi... No, jest... Okej. Co się dzieje z wami? Okej, coś nie poszło, tak jak miało pójść. Dobra. Tak, jesteśmy w lepszej pozycji niż kiedykolwiek, więc nie jest tak, że aż tak bardzo to jest minus. Okej, jak to wygląda? Chodzi o to, że kusi kliknąć. Chcę pozbierać te 200. Okej. Kolejny minus, ale to jest taki... Takie minusy, że ja już gospodarkę po pierwszym już w miarę odzyskałem, a po drugim to już będę mieć ją na mega dobrym poziomie. Dobra, kliknę to, bo i tak nie chcę czekać. Kolejne dywizje. O, ma się los. Tak, kiedy wszystko jest polityka power i dlatego nie możesz tego kliknąć. Ok, jak to wygląda? Naprawiają się statki. W głównej mierze to już wszystkie się prawie naprawiły, ale już wracają do tutaj do pracy. Chcę, żeby się tutaj trochę ćwiczyło oraz żebyśmy nam punkciki, bo jeżeli dziennie dostajemy półtorej, to pff, to bardzo dobrze. Okej, kolejny plus do gospodarki. Jak to wygląda? No, już mamy gospodarkę na poziomie dobrego państwa. A my chcemy mieć na poziomie mocarstwa, więc to też już niedługo. Okej. Przeciwko komu? Przeciwko... Nie wiem, co możemy robić. Okej. To właśnie chciałem. Marines. Alpsia dołącza do wojny. A my... My czekamy. Nic innego nie możemy robić. Nic niż czekać. Bardzo chętnie. Okej, musimy teraz zbudować ten karier. Na szczęście mamy to. Więc możemy sobie porobić.
Czy mamy tutaj naval? Właśnie, naval. Okej. Jeszcze naval może pójść. Niech się tutaj powoli buduje. Mamy dużo tych czołgów lekkich. Dobrze. A jeżeli chodzi o drugi rodzaj samolotu, no to tu już musimy go... Nie możemy już tam go wyprodukować, więc tak, musi pójść... Czy to jest ten? Nie, Naval Bomber. O Jezu, to inny. Akurat go widziałem, ale go nie chciałem dać, bo takie, że a, może coś innego. Okej, sporo tego, ale nadal nie śpieszy się nam, musimy najpierw państwo odbudować, a to może trochę zająć. Okej, jak to wygląda? 12 dni, o Jezu, znowu będzie taka sama sytuacja co ostatnio, czyli że tutaj już prawie będzie 200, a tutaj się pokaże. W sumie nawet dobrze, że to zrobiliśmy, ale chyba już będzie 200 przed tym. Nie. Chciałbym już to odpalić, ale z drugiej strony będziemy mieć w miarę zero i na inne rzeczy nie będzie nas stać. Dobra, poczekajmy już w takim razie. W takim razie niech się tutaj robi, dostaniemy kory na to wszystko i będzie po wszystkim. Nie, zabili nam Krzysztofa Krawczyka. Jak mogli. Okej. Kolejne wolne dockyardy. To ja myślę, że zrobimy sobie lotniskowce. Tak, wszystko co możemy robić, robimy na lotniskowce. No, powraca nam powoli gospodarka. To mi się podoba. Co tutaj jest? Tutaj amfibius idziemy. Tutaj możemy chyba zmienić dla marinesów. Co możemy zmienić? Tutaj pioniers. No to pionierów damy. Dobra, kolejny. Bonus, tego nie możemy zrobić, bo nie korzystamy. Tego nie możemy zrobić, bo Alaska nie istnieje. Okej. Na razie dajmy to. To też trochę trwa, a trzeba dawać. O. JK, jak on jest? Sean Connery? Nie. Ja już nie pamiętam, jak się nazywa ten aktor. Czy to na pewno jest Sean Connery? Chyba nie. Okej, okay. I jak to wygląda z naszymi armiami? W sumie wygląda to tak, że ci się jeszcze ćwiczą? Nie, ci są wyćwiczeni. Co się ćwiczy? Część się ćwiczy. Ale tak jakby się nie ćwiczyła. Coś się zbugowało. Okej. Okay. Jak to wygląda z naszą marynarką w sumie? Bo ja ją dałem, żeby się ćwiczyli, ale w sumie chyba się już wyćwiczyli. Dobra, wracajcie w takim razie. No ja tutaj mam kolejny pół godziny odcinek, dlatego że odbudowa gospodarki tyle zajmuje. Okej, okay, lepsza artyleria. Lepszy karabin. O, już ostatni. I coś jeszcze? No właśnie się skończyło. Lepszy samolot jeszcze nie. Ale lepsze bomby. Okej, trochę zdobyliśmy doświadczenia lotniczego. To można to wykorzystać, żeby zrobić reset na te bombowce. Okej.
Poszło. O nie, to jakiś inny rodzaj bombowca. Niedobrze. Teraz mamy jeszcze punkty, no, niezbyt. Ale to możemy ulepszyć. Nie powinno być, ok. O, już prawie nam się antitanki już się kończą budować. Mamy zero war supporta po tym wszystkim. Czyli jednak zero war supporta, z czego mamy political oraz casualties. No, trochę poszło w casualties, nie powiem. Teraz już nie możemy odblokować sobie z tym war support powrotem, więc no, powinniśmy bardziej sobie ten political aftermath. Tylko kiedy on się skończy? W sumie to jest taki końcówka tego. Wiadomo, że jak to zakończymy, to zapewne będzie jakiś taki koniec tego. Co my możemy? Możemy pójść do Niemców. Zobaczymy jeszcze. Wygląda nawet ok. Okej. Wygląda to ok. To jest taka jakby. To nie jest taka normalna ścieżka, jaką byście wybrali. Ok, elektryfikacja. Jak to wygląda z naszą złą sytuacją? Wygląda na to, że już jej nie ma. Ok. No, może trochę łodzi podwodnych po prostu kupujemy. Lepsza artyleria. Oczywiście, że możemy ją jeszcze bardziej ulepszyć, bo ją w ogóle nie ulepszyliśmy. I teraz jest pytanie, co to będzie, co to będzie? Bo w sumie tutaj no to jest coś takiego, że to już się powinno niedługo kończyć. Że powinniśmy coś mieć z tym. Political. Więc możemy to włączyć. I to pokazuje, że nic nie ma, co oznacza, że zawsze coś jest. Tak zawsze coś jest. Tutaj trochę gumy. No i nasza gospodarka wróciła do normy. Nasze dywizje też są w miarę napakowane. Wojskowo też dobrze stoimy. No i minął rok dosłownie od ostatniego momentu. To wygląda, no jeszcze pół roku. Tej też odzyskujemy. Kory. Ja mam non-core. No już mniej niż połowa, więc jest ok. To jeszcze trzeba pamiętać, że Kanada, więc nie jest tak źle. Dobra, i co to nam da? Rekonstrukcja jest zakończona. Możemy dostać research slot oraz. No nie. Czarni intelektualiści się wypierają nas. Ciekawe dlaczego. Dobra, ale wygląda na to, że oprócz tego nic się nie zmieniło. Ciekawie. Nic się nie zmieniło od. Dosłownie. Tego, że się nas wypierają i tyle. Czy coś nowego się. Coś jeszcze? Co, że już na zawsze będziemy z tym gościem?
Ponieważ z tym gościem, żeby go mieć, trzeba było mieć to. Trzeba było pójść w to. Ale ja kompletnie zapomniałem, żeby w to pójść, więc tak naprawdę uważałem, że może się uda to zdobyć, że to po wojnie, ale wygląda na to, że nie. Poszliśmy jakąś normalną ścieżką. Wiadomo, że coś powinienem innego porobić. Ale to tak kompletnie na początku. No, więc jeżeli coś na początku, to trochę słabo. Dobra, w takim razie kolejny odcinek wydaje mi się, że zacznę, gdy... Chciałem powiedzieć, gdy już tam dołączę do Reichspaktu, ale... Nie wiem, czy zdążę cokolwiek pomóc Niemcom. W takim razie widzimy się w następnych odcinkach. Z wami Trago. No to, cześć!